Z wnioskami formalnymi, bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. 1 minuta, panie pośle, proszę. Szczęść Boże, dobry dzień. Wniosek o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów, celem uzupełnienia porządku obrad o rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy zwanego popularnie Stop 447. Mijają tygodnie czasu na zliczenie podpisów załączonych do projektu ustawy. Było z pewnością aż nadto. Proszę procedować, a jeśli nie, poinformować Konwent Seniorów, na jakim etapie jesteśmy z tym projektem. Z tej trybuny z pewnością zreferuje ten projekt znakomicie i przekonująco pan prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Roty Marszu Niepodległości zasłużyły się dla niepodległości polskiej i suwerenności finansowej narodu polskiego, zbierając te podpisy. Proszę tego nie lekceważyć. Dziękuję, panie pośle. Wniosek jest przede wszystkim nieregulaminowy. O tym mówiliśmy na Konwencie Seniorów. Złożony powinien być do godziny 21 poprzedniego dnia. W związku z tym nie będę poddawała go pod głosowanie. Pan poseł... Teraz głos zabierze pan poseł Janusz Korwin-Mikke w imieniu koła Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, parę dni temu ktoś mi powiedział, czemu ty przemawiasz w tym Sejmie, rzucasz tutaj perły przed wieprze. Ja mówię, nie, to nie są perły, tylko informacje z pierwszego roku studiów ekonomicznych, oczywiście przedwojennych, elementarne prawdy i nie przed wieprze, tylko przed ludzi nieszczęśliwych, ludzi schwytanych w pułapkę demokracji. Pamiętam, jak byłem 30 lat temu posłem, trzeba było przejść przez salę restauracyjną wieczorem. Ludzie od stolików mówili, panie pośle, chodź pan napij się z nami. Pan tak pięknie mówi, my byśmy też tak chcieli, ale nie możemy, bo nas nie wybiorą. I wy wszyscy wygadujecie te głupoty, które wygadujecie, bo jakby nie będziecie ich gadali, to was nie wybiorą. Jesteście ludźmi nieszczęśliwymi. Macie socjalizm, czyli system, w którym budżet jest totalny. W normalnym państwie pieniądze z dróg idą na drogi, a nie mogą iść na kolejnictwo. Muszą iść na drogi. Jeżeli budżet jest totalny i wolno przerzucić z jednego działu do drugiego, to wtedy cała Polska staje się zbiorowiskiem ludzi, którzy kłócą o pieniądze. Zabierzmy emerytom, dajmy inwalidom, albo odwrotnie. Zabierzmy kolejarzom, dajmy drogowcom. Zabierzmy emerytom, dajmy inwalidom. Cała Polska się kłóci przez to, że jest duży budżet. Że te pieniądze idą do dużego budżetu i potem każdy się szarpie, żeby z tego budżetu jak najwięcej wybrać. To niestety jest wada nieusuwalna. Póki jest współdemokracja, czyli ustrój totalitarny, to tak właśnie jest. Wygadujecie nonsensy. Na przykład pani wielczycigodna Izabela Leszczyna mówi, że to jest bardzo niedobrze, że te zasiłki demoralizują ludzi. Ale za chwilę ma pretensję, że z tych 500 zrobiło się 350. No to jak zasiłki demoralizują, to się zmniejszyły, to jest dobrze chyba, a nie źle, prawda? Także, tak, oczywiście, musimy tak się kłócić, prawda? Pani powiedziała również, że, i to jest prawda, że ta walka, czy ściąganie podatku z wielkich przedsiębiorstw skończy się z tym, że będą ściągali z małych. To jest prawda. Ale to już lat temu 150 mówił Aleksander Hrabia-Fredro, socjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. No i tak oczywiście być musi. Pan wielce czcigodny, pan Henryk Kowalczyk uważa, że jeżeli się więcej wyda, czyli mniej pójdzie na inwestycje, a więcej się przeżre, to tego wzrośnie PKB. No to jest to oczywista nieprawda, jest to elementarz ekonomii, ale tak musicie mówić. Musicie przekupić wyborców. Musicie przekupić te grupy wyborców, tamte grupy wyborców i wy je przekupujecie. To jest wada nieusuwalna. Póki nie zmienimy ustroju, to nic nieszczęśliwi ludzie nie będzie w stanie zrobić. Ja teraz jeszcze na zakończenie jedną krótką uwagę. Mianowicie jest skandalem, że nie można było mówić głównego budżetu, wydatków budżetu wojskowego, czyli wydatków na F-35 na Komisji Obrony Narodowej. Zostały wydane pieniądze bez dyskusji. Bez dyskusji i nie będę tego miał w szczególe, myślę, że inni koledzy to powiedzą, ale naprawdę jest skandalem, że wydaliśmy pieniądze
na sprzęt, który Polsce nie jest szczególnie potrzebny i który w ogóle może być przez Amerykanów zablokowany, jeżeli zostanie użyty nie tak, jak chcą Amerykanie. To nie jest polityka suwerennego państwa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Konrada Berkowicza, koło Konfederacja. Szanowny panie marszałku, szanowni panowie i panie posłanki, uczniowie właśnie wysłuchują tej debaty, a państwo, to znaczy Platforma, PiS, PSL, SLD, czyli cztery partie, które rządzą Polską od kilkudziesięciu lat, kłócicie się między sobą, komu zabrać, komu dać w ramach tego budżetu. Tymczasem cały ten budżet został skonstruowany podobnie jak wszystkie poprzednie budżety przez ostatnie kilkadziesiąt lat na błędnych założeniach. A założenie to brzmi, że im większy jest budżet, tym lepiej. Im więcej państwo może wydać i pomóc ludziom, tym lepiej. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Im mniejszy jest budżet, tym lepiej. I im mniej państwo może wydać pieniędzy, tym lepiej. Dlaczego? Powodów jest kilka. Już mówiłem na poprzednim posiedzeniu o czterech sposobach wydawania pieniędzy, z których jeden, wydawanie nie swoich pieniędzy na cudze potrzeby, jest najmniej efektywny. Więc im więcej wydamy z budżetu, tym więcej po prostu zmarnujemy. Ale jest jeszcze inny powód. Otóż im większy jest budżet, tym mniej oczywiście Polacy mają w portfelach. Żeby było to oczywiste, pieniądze w budżecie biorą się z podatków. Państwo nie zarabia żadnych pieniędzy. A im mniej Polacy mają w swoich portfelach, tym mniejszą mają władzę nad gospodarką. Bo kto rządzi gospodarką w normalnych warunkach, w normalnym kraju? Gospodarką rządzą konsumenci. Oni mając pieniądze i decydując, komu zapłacą, a komu nie, rządzą gospodarką. I firmy, przedsiębiorcy nadskakują im, służą im jak najlepiej, żeby przekonać ich, że to oni zasługują na te pieniądze, a nie konkurencja. I wtedy wszyscy służą sobie nawzajem i gospodarka działa dobrze. A kto rządzi gospodarką w momencie, kiedy budżet państwa jest ogromny? W tym momencie ponad połowę pieniędzy zabieranych jest w podatkach. Gospodarką rządzą wtedy wielkie, na ogół zagraniczne korporacje. Dlaczego? Dlatego, że wielkie korporacje stać na to, żeby wynająć tabuny prawników, świetnych lobbystów, w skrajnych przypadkach zapłacić łapówkę, żeby wylobbować sobie takie prawo, taki sposób wydawania pieniędzy, taki system podatkowy, który im będzie sprzyjał, a rodzimą drobną konkurencję, konsumentów wytną w pień i będą ich wykorzystywać. Przykładem są wielkie zagraniczne hipermarkety, które nie płacą tych podatków, które muszą płacić rodzimy przedsiębiorcy. Zwykły przedsiębiorca czy konsument nie ma szans w spotkaniu, w zderzeniu z aparatem biurokratycznym państwa, z aparatem fiskalnym. A wielkie korporacje radzą sobie doskonale. Im większy jest budżet, tym mniejsza władza Polaków nad polską gospodarką, tym większa dyktatura korporacji. I trzeba wreszcie to zrozumieć, oddać władzę polskim konsumentom, oddać im ich pieniądze, a budżet ograniczyć tylko do niezbędnego minimum. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Jakuba Kuleszę z koła Konfederacja o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie pośle, ja bym sobie życzył neoliberalnych rządów. Naprawdę bardzo dawno temu w Polsce takich nie było. O ile kiedykolwiek były, a to, z czym mamy do czynienia obecnie, co widać w budżecie, nie jest to żaden neoliberalny wymysł. Jest to stara, sprawdzona szkoła europejskiej socjaldemokracji, czyli zwiększania wydatków publicznych, wydatków socjalnych. Ale niestety proste rezerwy się kończą. I czas rozdawnictwa się kończy, co widać po tym budżecie. I zaczyna się czas strzyżenia, co widać po najnowszych planach tego rządu na podnoszenie kolejnych podatków. Podatek od cukru, podatek akcyza od papierosów i alkoholu, kolejne zapowiedzi podatku od hipermarketów, który jeszcze bardziej wpłynie na wzrost inflacji. Przypominam, że wbrew prognozom inflacja jest coraz większa. Styczniowa inflacja średnioroczna już wynosi ponad 3%. No i szanowni państwo, to co państwo opowiadają o tym budżecie, że wreszcie jest zrównoważony, także nie jest prawdą. Państwo wykorzystali jednorazowe strzały. Co więcej, do wielu państwa obietnic wykorzystali
państwo coś, czego państwo nie powinni wykorzystywać, czyli fundusz niepełnosprawnych, fundusz rezerwy demograficznej. My raczej, jako prawdziwi liberałowie, konserwatyści, prawicowcy, stoimy na stanowisku, że takie fundusze należy wspomagać. Dzisiaj zapowiedzieliśmy, by wzorem Norwegii wszystkie wpływy z tytułu wydobycia złóż naturalnych, koncesji i tak dalej, zasilały takie fundusze rezerwy demograficznej na czas kryzysu demograficznego, który właśnie nadchodzi, a nie żeby korzystać z tego funduszu na potrzeby bieżącego przejadania. Także państwo z liberalizmem gospodarczym, ze zdrowym rozsądkiem, wbrew temu, co posłowie lewicy mówią, nie mają nic wspólnego. No i rzeczywistość państwa weryfikuje. No, jak ja powiedziałem na wstępie, czas rozdawnictwa się kończy, a zaczyna się czas strzyżenia. I to strzyżenia obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Ta ustawa po raz kolejny obiecuje nam deregulację, jakąś tam liberalizację, uproszczenie procedur. Prawda jest tylko, to tylko częściowo jest prawda. To jest typowa ustawa taka w stylu PiS-a, że PiS-u, czyli trochę marchewki, trochę kija, przy czym marchewka jest jak zwykle mała i niesmaczna, a kij gruby i sękaty, więc PiS znowu pokazuje, próbuje udowodnić, że wie lepiej od przedsiębiorców, co jest dla nich dobre. Oni mówią, że nie chcą tych regulacji, że te regulacje są dla nich złe. On mówi, nie, to jest dla was dobre, to będzie liberalizacja. To samo mieliśmy ostatnio przy ustawie śmieciowej. No było dokładnie to samo. Przedsiębiorcy mówili, że to jest zła zmiana. PiS mówił, że to już dla was, dla waszej wygody. A my nie chcemy tej wygody, ale my chcemy waszej wygody, my wiemy lepiej, co jest dla was dobre. Znowu mamy to samo. Ustawa tutaj, wiadomo, w kilku punktach tak poluzowuje śrubę, żeby dokręcać ją zaraz obok. Pani sprawozdawca mówiła, że słusznie podkreślała niektóre kwestie, które rzeczywiście ulegają liberalizacji, ale nie wspomniała o tych, które są, w których idziemy w przeciwnym kierunku. Kolega Krajewski podał już przykład, że wyrzucamy weryfikację, dorzucamy klauzulowanie, które w wydaniu takim, jak uchwalamy to w tej ustawie, jest nawet bardziej dokuczliwe niż ta poprzednia weryfikacja. No, wszyscy przedsiębiorcy mówią, że będzie to dla nich bardziej dokuczliwe, więc chyba wiedzą lepiej. Obniżacie jedną opłatę, żeby podwyższyć drugą. Tutaj przechwalacie się tym, że część map będzie udostępniana za darmo, ale to się odbędzie kosztem przedsiębiorców, bo sam zresztą pan główny geodeta uzasadniał to w ten sposób, że te podwyżki w innych miejscach muszą służyć na to, żeby państwo wyszło na swoje, żeby tam pieniądze się zgodziły w Mieszku. Więc tak naprawdę przedsiębiorcy geodezyjni, żeby zakupić te materiały, które najbardziej potrzebują, będą musieli sfinansować nieodpłatne udostępnianie w innych miejscach. Więc jak zawsze koszty poniosą przedsiębiorcy i geodeci. To jest dreptanie w miejscu, to jest zmiana postkomunistycznej złej ustawy w sposób taki, że przyklejamy tylko plaster na ten postkomunistyczny wrzut. Głównym problemem polskiej geodezji jest co innego. Jest to, że geodeci zatrudnieni w urzędach produkują nieuczciwą konkurencję wobec przedsiębiorców działających niezależnie, wobec niezależnych geodetów, no, dlatego, że mają pełną kontrolę nad tym procesem weryfikacji czy teraz klauzulowania. Oni sami sobie czy swoim kolegom mogą te w pierwszej kolejności stemplować dokumenty, w związku z czym osiągają przewagę. W dodatku w czasie pracy, korzystając z dostępu programów na miejscu, wykonują te mapy taniej niż geodeci, bo nie muszą ponosić wszystkich kosztów, ZUS-u i tak dalej, więc stanowią nieuczciwą konkurencję i to jest potworna plaga. To jest plaga, z którą borykają się przedsiębiorcy i co zgłaszają. A co my robimy? Robimy dokładnie coś odwrotnego niż powinniśmy, czyli powiększamy przewagę urzędnika nad przedsiębiorcą. Dajemy urzędnikowi władzę jeszcze większą niż dotychczas, bo w tej chwili będzie mógł wstrzymywać proces inwestycyjny do czasu, kiedy nie dostanie przystawiona czerwona pieczątka. No to znowu pogłębiamy patologię, a rzecznikiem tej patologii jest główny geodeta.
geodeta, który ujmuje się zawsze za tymi geodetami urzędnikami, a nie tymi geodetami przedsiębiorcami. Mieliśmy do czynienia z przykrą sytuacją, gdzie widzieliśmy, że ogon merda psem w tym Sejmie. Posłowie PiSu, nawet pani Paluch, która przekonująco uzasadniła, nawet chyba lepiej ode mnie, moją własną poprawkę, następnie głosowała przeciwko niej, bo pan geodeta powiedział, że nie wolno. Posłowie PiS redukują ten parlament do jakiejś bezmyślnej maszynki pożałowania, godnej maszynki do głosowania. Nie potraficie mieć własnego zdania w sytuacji oczywistej, kiedy pokazujemy wam, że mamy do czynienia z ewidentnym lobbingiem, to o czym mówił poseł Krajewski, ze zuchwałym lobbingiem ze strony pana geodety na rzecz własnego programu, kiedy dostosowujemy prawo do jego możliwości, kiedy ustanawiamy jakieś niedorzeczne ograniczenie jednego roku, które z niczego kompletnie nie wynika, i nie jesteście w stanie zerwać się z tej smyczy. Patrzycie tylko, czy główny geodeta pozwoli wam tak głosować i jak nie pozwala, to nie głosujecie. I co przykre, Lewica, ręka w rękę z PiS-em, taka egzotyczna koalicja, przegłosowała wszystkie poprawki na nie. Wszystkie poprawki po kolei, nawet najbardziej oczywiste. No, tak, o Polskę walczycie, tak, już widzę, jaką Polskę walczycie. O to widać jednak sentymenty. Skoro ustawa jest postkomunistyczna, to stara miłość nie rdzewieje. W związku z powyższym Konfederacja będzie głosowała przeciwko, a wszystkie poprawki, które zgłosiliśmy na komisji, podtrzymujemy niniejszym. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Berkowicz, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, szanowni posłowie, tutaj poseł Lewicy mówi, nie mieszajcie polityki z geodezją, nie mówicie o postkomunistycznej ustawie. No wy mieszacie politykę z geodezją, wprowadzając politykę do geodezji w postaci regulacji, której geodeci nie potrzebują. Geodeci to w ogóle jest taka grupa zawodowa, która jest bardzo świadoma opłakanego stanu państwa, bo oni codziennie walczą z absurdalną biurokracją. Geodeta musi być jednocześnie, poza tym, że jest geodetą, prawnikiem, musi być specjalistą od lokalnego urzędu. Dobry geodeta musi mieć albo znajomości w urzędzie, albo bez tego jakimś cudem dobrze poruszać się w tych absurdalnych przepisach i absurdalnych decyzjach urzędników. I to działa na niekorzyść nie tylko geodetów, ale całej gospodarki, bo geodeta traci nie tylko pieniądze na te parapodatki w postaci setek opłat za kolejne uzyskiwanie informacji, ale też mnóstwo czasu, który mógłby poświęcić na wykonywanie kolejnych zleceń. Czy nie przyszło wam do głowy, żeby zamiast grzebać w tym absurdalnym gąszczu przepisów, po prostu zlikwidować je i uwolnić zawód geodety? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Szanowni państwo, jeden z posłów formacji rządzącej napisał niespełna tydzień temu, komentując unijny pomysł, żeby wprowadzić podatek od mięsa, takie słowa: typowa lewacka mentalność. Ludzie nie chcą przejść na weganizm, dowalić podatek od mięsa. Pomijam fakt, że cała ta akcja wygląda poza ideologią na bardzo poważną operację lobbingową. Napisał to niespełna tydzień temu poseł formacji, która właśnie wprowadza podatek od cukru, żeby zniechęcić ludzi do picia słodzonych napoi. Zresztą to jest ten sam poseł, Sebastian Kaleta, który przed wyborami podpisał deklarację, zobowiązanie, że nigdy nie zagłosuje za podwyższeniem podatków, po czym już w pierwszym głosowaniu zagłosował za podwyższeniem akcyzy. Taka jest wiarygodność tej władzy. Ale nie najgorsze jest tu, że taka jest wiarygodność tej władzy. Najgorsze jest to, że ta władza uważa, że może dyktować dorosłym Polakom, co oni mają jeść, co mają pić i ile mają ważyć. Otóż nie może. Otóż nie może. Mowa tu była o dzieciach, ale za dzieci odpowiadają rodzice. Odczepcie się, politycy, od dorosłych Polaków i odczepcie się od ich dzieci. Nie taka jest wasza rola. Ale na szczęście tak naprawdę nie chodzi tutaj o zdrowie. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o zdrowie. Ja mam na to dowód. To już padło kilka razy, ale ja mam na to dowód, że nie chodzi o zdrowie, bo gdyby chodziło o to, żeby ludzie przestali pić, jak rozumiem, słodzone napoje, a zaczęli pić zdrową wodę mineralną, to nie wprowadzilibyście w ubiegłym roku podwyższenie VAT-u na wodę mineralną. Zrobiliście to dlatego, że jest to po prostu kolejny pretekst na łupienie Polaków z ich pieniędzy. I to jest skandal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja.
Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W kwestii drugiej części tej zmiany podatkowej, czyli w kwestii tak zwanych małpek. Prawda jest taka, że dzisiaj, jeśli chodzi o czysty alkohol, to prawie 60% spożywanego czystego alkoholu jest w piwie. 30%, jeśli chodzi o wyroby spirytusowe. Natomiast jeśli chodzi o wpływy z podatków, z akcyzy, to sytuacja jest na odwrót, ponieważ ten wyżej procentowy alkohol jest wyżej opodatkowany akcyzą. Co więcej, piwo jest w naszym kraju reklamowane, w przeciwieństwie do wódki, do wina, do innych wysokoprocentowych alkoholi, jest regularnie reklamowane. Co więcej, szanowni państwo, jeśli przeliczyć, to ta liczba małpek, które są kupowane w Polsce codziennie, to jest wspomniane tu już 800 tysięcy. Natomiast liczba sprzedanych piw w Polsce to jest około 16 milionów. To jest 16 milionów dziennie. 16 milionów dziennie. 16 milionów półlitrowych opakowań dziennie piwa jest sprzedawane. I teraz, czy naprawdę chodzi o walkę z alkoholizmem i walkę z alkoholem, gdzie mamy kilkukrotny wzrost spożycia przez ostatnie 30 lat piwa i mamy spadek spożycia wysokoprocentowych alkoholi? Czy tu chodzi o walkę z alkoholizmem? Również z tym alkoholizmem, który prowadzi w postaci piwa do również nadwagi, jak wszyscy dobrze wiemy? Czy naprawdę o to chodzi w tym podatku? Wydaje mi się, że nie. I dlatego chciałem z tego miejsca serdecznie pogratulować tak naprawdę skutecznej akcji lobbingowej trzem wielkim koncernom, które w Polsce zdominowały rynek piwny, oczywiście zagranicznym koncernom, bo tak naprawdę ta regulacja to jest ich majstersztyk. Bo to nie będzie tak, że te droższe małpki spowodują, że ci ludzie, którzy mają z tym problem, przestaną pić. Nie. Znaczna część z nich przerzuci się na tańsze piwo oczywiście, które tym regulacjom w żaden sposób nie podlega. Bo nie jest opodatkowany po prostu etanol, nie jest opodatkowany alkohol, tylko jest bardzo konkretny jego specyficzny rodzaj. Dlatego taka jest moja teza. To wszystko, oprócz sięgania znowu do kieszeni Polaków, to jest znakomita, zresztą dotykająca kolejnego rządu, akcja lobbingowa tych, którzy chcą, żeby Polacy oczywiście pili jak najwięcej alkoholu, tylko innego. I to jest cała tajemnica, panie ministrze. Dziękuję bardzo. W takim razie pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Proszę. Szanowni państwo, ja chciałbym tak luźniej dodać, że cukier niekoniecznie prowadzi do otyłości, tak jak się tu mówi. Są oczywiście ludzie otyli często jedzą słodycze, ale ludzie szczupli też często jedzą słodycze. Ja na przykład słodzę 5 łyżeczkami kawy i mam się dobrze. Jest jeszcze coś takiego jak predyspozycje genetyczne, jest coś takiego jak ruch, na przykład bieganie, pływanie, seks. Więc mam pytanie, czy jak państwo patrzą na sylwetki niektórych ministrów i posłów, czy nie uważacie państwo, że im brakuje czegoś innego niż podatku od cukru? Dziękuję. Dziękuję panie pośle, ciekawa wypowiedź. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem zadać pytanie całemu obozowi rządzącemu, czy zdaje sobie sprawę, ile dzieci dzisiaj siedzi i gra w różne gry komputerowe, co jest bardzo dla nich szkodliwe. Niektóre dzieci, a także i dorośli, oglądają pornografię, co jest też bardzo szkodliwe. I właśnie państwo, że byłoby dobrze wprowadzić wysoki podatek od akcyzy od energii elektrycznej, żeby one oglądają to dzięki tej energii, prawda? Żeby podnieść podatek od elektryczności, żeby walczyć z tą plagą pornografii i walczyć z tym, proszę państwa, tymi nadmiarem gier komputerowych. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panie pośle. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
Najpierw krótka uwaga do wyborców. Jeśli nas oglądają, po raz kolejny możecie się przekonać, że nie jesteście już wolnymi ludźmi, jesteście niewolnikami państwa, daliście się kupić za własne pieniądze, a teraz rząd skraca wam smycz po raz kolejny, no bo nie wolno wam się pochorować, no bo to będzie rząd kosztowało. Otyli żyją krócej płacą podatki, a więcej korzystają ze służby zdrowia, więc tak nie wolno. Ale ci, którzy nie myją zębów, też żyją krócej, więc pytanie do pana ministra, kiedy kontrolę czystości zębów? I drugie pytanie, jak się panu podoba idea, bo Coca-Cola zaczynała tam z tej ustawy, wyłączamy suplementy, diety i wyroby medyczne. Coca-Cola, pamiętamy, zaczynała jako lekarstwo, więc co pan powie na pomysł, żebyśmy znowu po 150 latach kupowali Coca-Colę w aptece? Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł ostatni, pan poseł Robert Winnicki, Koło Poselskie Konfederacja. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, osadźmy tę sytuację w kontekście i wyobraźmy sobie, że przychodzi jesień 2015 roku, wykorzystując przekroczenie prawa, robicie to, co żeście zrobili, tak, falandyzujecie prawo, wybieracie w ten sposób kolejnych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, przejmujecie Trybunał Konstytucyjny, no i się zaczyna. I zaczyna się to, na co rzeczywiście czekają Polacy. Realna reforma systemu sprawiedliwości, realna reforma sądownictwa. Jest krócej, jest szybciej, jest sprawiedliwiej, sędziowie są oceniani, jest elektroniczny obieg dokumentów, procesy są krótsze, wprowadzacie, odbiurokratyzowujecie te procesy, to znaczy przenosicie znaczną część, podnosicie jakość personelu towarzyszącego sędziom, podnosicie ich pensje. Dzięki temu też sędziowie są odciążeni od tej biurokratycznej roboty, którą są dzisiaj zawaleni. Tak, bo system sądowniczy w Polsce działa fatalnie. I wiemy to wszyscy. Tylko problem polega na tym, że to, w jaki sposób postąpiliście z Trybunałem Konstytucyjnym, powiedziałbym, że można by było to legitymizować. Można by to było legitymizować pod trzema warunkami. Że przyjmujemy, że działaliście w warunkach stanu nadzwyczajnego, stanu wyższej konieczności i załóżmy, że Platforma stworzyła taką przestrzeń swoimi działaniami razem z Rzeplińskim. Po drugie, że byłby to stan tymczasowy i po trzecie, że bardzo szybko zaprowadzilibyście sprawiedliwy ład. Pan, panie profesorze Czarnek, wie, o czym ja mówię, tak? Wie, jakiego rodzaju są to rozważania. Bo pytanie jest właśnie, jakiego rodzaju ład to, co robicie w Trybunale, to, co robicie właśnie z całą reformą sądownictwa od 4 lat wprowadza. Czy rzeczywiście jest czymkolwiek innym niż partyjną roszadą kadrową? Chciałbym naprawdę wierzyć w to i dawałem taki kredyt zaufania na początku poprzedniej kadencji. Chciałem wierzyć, że rzeczywiście ku temu zmierza. Że macie jakiś plan. Że te 8 lat, które spędziliście w opozycji, to nie jest krew w piach. Ale niestety jest. Wyście przyszli rządzić w 2015 roku z pustymi szufladami. Hasło 4 RP zostało wyrzucone do kosza. Żadnej zmiany instytucjonalnej, żadnej reformy państwa. Prosta roszada kadrowa i trochę transferów socjalnych. No i oczywiście miliardy dla TVP, żeby propaganda się zgadzała. I wszystko. Państwo jak było z dykty, tak z dykty niestety jest pod waszymi rządami na każdym jednym poziomie i na każdym jednym etapie. I to dotyczy też Trybunału i dotyczy sądownictwa. A w Trybunale, no mój Boże, naprawdę uważam, że każdy, nie tylko profesor, ale i absolwent KUL-u powinien wstydzić się obrony pani Przyłębskiej, która ze względu na politykę partyjną, w tym właśnie 2018, a wcześniej w 2017, a później w 2019, specjalnie z powodów politycznych, partyjnych, storpedowała rozpatrzenie wniosku grupy posłów, w większości waszych posłów, posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie aborcji eugenicznej. I pan sobie, panie profesorze, doskonale z tego zdaje sprawę, że tak właśnie było. I takiego właśnie niesprawiedliwego, partyjnego ładu, ładu, który osiągnie doraźne cele. Oczywiście, zrealizujecie te cele. To znaczy bardzo ciężko jakiemukolwiek rządowi, nawet gdyby, nie daj Boże,
lewicowo-liberalna opozycja przejęła władzę. Staramy się o to, żeby to była Konfederacja, tak panie pośle. Staramy się o to ze wszystkich sił, żeby to była Konfederacja. Jeśli by nie daj Boże objęli władzę, to oni nawet też nie zmienią tego wszystkiego, co robicie w sądownictwie, bo to prawdopodobnie nie zdobędą większości konstytucyjnej, a nie będą mogli odwrócić pewnych rzeczy w KRS-ie itd., itd. Więc to ma krótkie nóżki, to ma. Tylko to nie tworzy żadnego nowego ładu, żadnej zmiany instytucjonalnej. To jest miara porażki. To jest miara porażki w Trybunale, to jest miara porażki w sądach, to jest miara właśnie tego, żeście przyszli i strukturalnie weszliście w buty SLD, potem Platformy, tylko robicie to z większym tupetem i z większym zadęciem. I to jest realny problem tej władzy i tego rządu. Dziękuję, panie pośle.